Cześć wszystkim, znowu PON7, Szczęk Świątyni Złych Żywiołów. Jesteśmy z powrotem, wszyscy zdrowi, cali, wyleczeni. Przy okazji zaatakowały nas po drodze dwa trolle. Fajnie jest tutaj zrobione. Mianowicie tak, walka z trollami jest zgodnie z oficjalnymi zasadami. Mianowicie generalnie wszystkie obrażenia fizycznie, o ile to nie jest ogień albo kwas, to zadają trollom obrażenia niezagrażające życiu, czyli stłuczenia, nazwijmy to. Oczywiście! Okej, okay, co tu jest? Nie wiem. W każdym razie, jeżeli chcemy zabić trolle, są dwa sposoby. Albo zadawać im ognia, obrażenia z ognia i lub powietrza. Albo powalić je, zadając im wystarczająco stłuczeń i kiedy są już powaleni, to wykonać na nich coup de grace. Więc niekoniecznie musimy, tak jak w Baldurach, mieć całą masę strzał kwasowych na dobijanie troli. A możemy to robić przy pomocy coup de grace. To jest spoko. Dobra, Elmo, nie ociągaj się. Elmo, proszę cię. Dobra, dobra, przeszukajmy jeszcze tutaj ten teren i... Pójdźmy do naszego, jeszcze nie naszego, ale do gnoma. Więcej guli. Dlaczego ja nie wziąłem kapłana do drużyny? Jak sobie życzysz? Dobra, nie wiem. Możemy je niby oplątać. Dobrze. Sporo ich jest tutaj. Może oplątajmy je. Że ich szanse na rzut, na refleks są niezbyt duże, to powinno nam trochę pomóc w tej walce, żebyśmy nie zostali otoczeni przez gule. Jak sobie życzysz? Ognistej kuli nie będę na to marnował. Jak sobie życzysz. Dobra, ty zostałeś oplątany, niestety. Dobra. No i dobra, będziemy się tu ładować. Natychmiast. A ci, co nie zostali oplątani, da się zrobić. Będą łapać... bełty z kurz i strzały z łuku. Znaczy ci, co zostali oplątani. Dobra. Oczywiście. A powinienem zmienić broń. Tak jest. Dobra. Możesz się... Masz dużą siłę jako niedźwięć, więc powinieneś być w stanie się wyzwolić. Jak sobie życzysz. Warunkiem, że będziesz miał sensowne rzuty. Okej, okay, trafienie może też... Znaczy oplątanie może też zmniejszać naszą... Kurde, paraliż? Serio? Wytrwałość, niepowodzenie. Masz plus 10. Rzutów na wytrwałość i rzucasz jedynkę za każdym razem, jak ktoś cię próbuje sparaliżować. Elmo, nie jestem tym zachwycony. Dobrze. Jak sobie życzysz. Dobra, za bardzo dużo się ciekawych rzeczy nie będzie działo, po prostu pracowicie musimy je eliminować. Oczywiście. Jeden po drugim. Oczywiście. Elmo jest teraz narażony dosyć na ciosy, więc Anti, dobrze by było, gdybyś się wyzwolił. Jak sobie życzysz. Super. Jak sobie życzysz. No
Dobra, Elmo, nadal jesteś sparaliżowany. Co? Dobrze. Super. Super. Da się zrobić. Dobra, i mogę. Tym już się zajmą. Dobrze. Wal do tego. Dobra, ty może zmień broń na... Na długi miecz? Nie, sorry, na lekką buławę. Przywal mu. Oczywiście! Oczywiście. Pralavos. 3 kontra KP-16. KP-16... Osłona. Okej. Okay. Coś ci blokowało linię strzału. Dobra, Anti, znowu jesteś oplątany? Znowu. Jako niedźwiedź chyba nie masz najlepszych rzutów obronnych na refleks. Dobrze. Ale za to umiesz się dobrze wyzwalać. Dobra, Elmo dalej sparaliżowany. Jesteś w stanie zaszarżować? Nie. A jego jesteś w stanie zaszarżować? Tak jest! Nie, bo jesteś oplątany. No, dobra, nie wiem czy... Tak jest! O, udało ci się, super. Tak jest! Natychmiast. Dobra, i to był ładny strzał. Kontra KP-12. Chyba tak, jak są oplątani, to chyba kasuje im premię za zręczność. Do KP. Z boską wolą. Dzięki temu też dzięki oplątaniu powinniśmy łatwo w nich strzelać. Ale ty jesteś oplątany, to olej to. Tak jest. Zaszarżuj go, skoro udało ci się nie oplątać. Oczywiście. Pokaż nam, na co cię stać. Elmo? Nie do końca, dobra. Dobra, ładujemy się tam już. Dobra, Mugox, to już nie potrzebujemy tego. Możesz walić do nich dalej. Przydałaby się też jakaś informacja, kiedy próbujemy do kogoś strzelić, że coś nam blokuje linię strzału i że cel ma dodatkowe KP za osłonę. Oczywiście. Dobra. Dobra. Anti. 16 obrażeń. 1d8. To całkiem nieźle. Plus 8 za siłę. No. Liczę na to, że Anti w formie niedźwiedzia będzie całkiem nieźle. Oczywiście. Kosił. Dobra, nic więcej tu nie ma. Łącznie dostaliśmy za tą walkę 300 punktów doświadczenia. Nie jest źle. Bardziej, że jesteśmy bardzo blisko awansu. Czy parę takich walki będziemy awansować. Zapraszam wszystkich tutaj. Lavos, Anti, to również się was tyczy. A tutaj gdzieś powinien być ten gnom. O, mamy go. Ralight, pogadaj z nim. O, już, nieźle się tu urządził. Świeczki. Wygląda jak jakieś posłanie. Całkiem fajną miejscówkę sobie znalazłeś. Słucham, w czym mogę ci pomóc? Tak więc to jest twoja krywka? Prawdę mówiąc, to za dużo tu nie przesiaduję. Na szczęście okoliczne patrole tu nie zaglądają, ale staram się być cały czas w ruchu i nie pozostawać za długo w jednym miejscu. Słucham, w czym mogę ci pomóc? Dało mi się odszukać twoje rzeczy i mam je ze sobą. Doskonale! Mój sprzęt! Jak dobrze mieć go z powrotem. Proszę, aby ci służył. Dziękuję ci za zwrot tych przedmiotów.
Teraz mogę kontynuować rekonesans. Moje zadanie już prawie skończone. Nie. To straszne! Co się stało? Brakuje mojej kuszy i specjalnego zwoju. Musieli je zabrać gdzie indziej. Te rzeczy były najwięcej warte. To straszne wieści dla biednego Wonilona. O, biedny Wonilon. Pomaga ci znaleźć twoją kuszę i zwój. Tak bardzo ci dziękuję. Wiele pracy włożyłem w modyfikację tej kuszy. Zwój zaś dawał mi moc kontroli nad roślinami. O, bardzo cenny zwój. Na co komu zwój kontroli nad roślinami w tym lochu? Słyszy się różne rzeczy. Podobno im głębiej pod ziemię się tu zapuścisz, tym więcej napotkasz grzybów i dziwnych śluzów, aż dotrzesz wreszcie na poziom całkowitego zagrzybienia. Niezależnie od prawdziwości tej historii, przezornego bogowie strzegą. Stąd ten zwój. Brzmi sensownie. Słucham, w czym mogę ci pomóc? Ile lat służyłeś w armii? Przez 7 lat walczyłem w wojnach nienawiści. Jaki ja wtedy byłem młody. Przeszkolono mnie specjalnie do infiltracji wrogich stanowisk. Nigdy potem nie przyzwyczaiłem się do zwykłego życia. I dlatego właśnie tu jestem. A trochę takie rasistowskie, co? Jedyny gnom w armii. No, wykorzystajmy go do tego, żeby się wciskał w ciasne miejsce. Ciekawa opowieść. Mam nadzieję, że uda ci się kiedyś przystosować do normalnego życia. Nie jest tak źle. Nawet mi się to podoba. Ale masz rację. Wcześniej czy później muszę przyzwyczaić się do życia w normalnym świecie. Okej, do widzenia. Pytanie, czy możemy cię już dołączyć? Słucham, w czym mogę ci pomóc? Twoja obecność w mojej drużynie z pewnością byłaby korzystna. Co ty na to? Doskonale. Teraz mogę do ciebie dołączyć. To dobra nowina. Oraz zobaczmy, on jest na poziomie 6. Zobaczmy, jaki ty masz bonus do... O, masz dwie klasy. Nie masz finezji w walce. Co ty właściwie masz za to, ty? Używanie zbroi ciężka, więc musi być też wojownikiem w takim razie, łuczykiem wojownikiem. Rozpłata nie ma, o, tym sztyletem na pewno. Dużo... Świetnie sobie nadaje się do rozpłatania. Przynajmniej inicjatywa potężny atak, używanie tarczy prostej broni. Łotrzyk, biegłość broni prostej, odskok, atak zaskoczenia. Okej, nie wiemy ile masz ataków zaskoczenia, więc nie wiemy jaki poziom masz łotrzyka. A, dobra, jakie masz umiejętności, co? Ukrywanie się, zręczne palce, skradanie, otwieranie zamków. Czy masz neutralizację urządzeń? Nieszkodliwanie urządzeń nie masz. Jest tak powiedział taki średnio użyteczny gość. Potrzebuję tutaj łotrzyka, żeby mi tutaj otwierał rzeczy, a nie żeby udawał, że jest wojownikiem, który dodatkowo nie ma finezji w walce. Dobra, Funrock. Bardzo przykro mi to przyznać, ale zostajesz w drużynie. Dobra, Light. Jednak to się nie uda. Słucham, w czym mogę ci pomóc? Z radością, lecz moje zadanie nie zostało jeszcze wykonane. Jeśli będziesz jeszcze w przyszłości potrzebować mojej pomocy, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Do widzenia! Dobra, czas na mnie. Dobra, liczyłem na coś, ale... Trudno. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakieś duże pomieszczenie. Nie wiem, czy znaleźliśmy do niego już wejście, czy nie. Poszukajmy. To byłby koniec pierwszego poziomu. Tutaj coś jest. Trzeba było iść za strzałkami. Czy to jest właściwa świątynia Ziemi? Co my tu mamy? Średni żywiołak ziemi. Wygląda niebezpiecznie. Dobra, czy ty możesz coś mu zrobić? Ciekawe, czy możesz rzucić magiczny kieł na druida. Możesz. Fajnie. Dobra. Mugok w sumie mógł się zająć tymi kapłanami z tyłu, ale nie pomyślałem o tym. Lavos. Pytanie, jak magiczne pociski działają na
na kamiennego żywiołaka. Całkiem dobrze. Raczej możesz go tak zaszarżować, żeby nie zostać trafionym. Dobra. Tak. Funrock bezużyteczny, naraża się na atak okazyjny. Kto mogą się przewidzieć? Oczywiście. Pokaż nam, co tutaj mamy. Mamy parę strażników. Dobra, możemy otworzyć do nich ogień na razie. Anti... A pokaż, na co cię stać. 12 PW. Nieźle. Magiczny kieł dodał ci plus 1. Zmniejszenie obrażeń minus 5. Ciekawe. Myślałem, że magiczny kieł sprawi, że twoje kły staną się magiczne. Natychmiast. I że będą ignorować zmniejszenie obrażeń. Okej. Okay. To bolało. Dobra, nim się Funrock powinien zająć. Możesz zająć się tym strażnikiem. Dodatkowo twoja rasizm zadziała świetnie. Kolejny żywiołak. Funrock nie będzie miał wesołego dnia. Dobra, Jak jest chyba walka, która prosi o przyspieszenie. Dobra, już możesz rzucić. Dobra. O, ładnie. Więcej strażników. Moment, czy ty możesz się poruszyć? Oczywiście. Dobra. Oczywiście. Teraz ktoś wejdzie w jego... w jego zasięg, to powinno ci to uratować. Dobra, wal po prostu. Mówiąc ktoś, mam na myśli na przykład monstrualnego wilka. Z jakichś powodów postanowił zignorować swoją turę? Nie, powinien się... Zasady jasno mówią, że przywołany stwór rusza się tuż po osobie, która go przywołała, więc to, że się pominął turę, to... Dobra. Drinknij sobie. Masz jeszcze miksturę siły byka, ale już nie możesz jej użyć. Okej, nie chciałem, żebyś tutaj się przemieścił. Dobrze. Jeszcze dodatkowi strażnicy lecą. Dobra, nadwormy rasista się nimi zajmie. Ładnie. Dobra. Jak sobie życzysz. Sobie mógłbym ci dać magiczną broń, ale nie. Właśnie, zamieniłem Lavosowi migoczące barwy na magiczną broń. Stwierdziłem, że będzie mógł sobie od czasu do czasu zakląć swoją kuszę. I zobaczymy, czy to będzie działało w dłuższej perspektywie. Elmo. W stanie go zaszarżować? Chociaż nie wiem, czy ja chcę go szarżować. W ogóle...
Nie, dobra. Atakuj. Dobra. Zastanawiam się, czy nie zmienić na tarczę, ale myślę, że nie. Unrok. Pokaż nam, czy coś tu jeszcze jest. Chyba nie. Oczywiście. Dobra. Pobiegasz sobie dookoła. Może kogoś odciągniesz. Oczywiście. Zobaczymy. Monstrualny wilk. Pudło. Możemy im walnąć uderzenie dźwięku, ale to chyba nie, i tak niewiele da na żywiołaka. Dobrze. Jeden PW. Dobra. Możesz go zaszarżować. Może nie używajmy szarży, bo szarża daje nam karę do KP w tej samej turze. Po prostu go zaatakuj. Ładnie? A tak samo ty, Sol. Do usług. Dobra, jak twoje strzały się nadadzą? Średnio. Dobra, monstrualny wilk robi to, co do czego został stworzony, czyli obrywa. Dobra, Lavos, ty na razie nic nie rób, a reszta... Dobra. Nie, trafienie krytyczne. Funrock, ty się w to nie mieszaj. A, twojego, dobra. Dobra. Dobrze. Troszkę leczenia dla Funrocka. Ja po prostu Anti wziął swoją niedźwiedzią łapę, położył na ranie i podziałał. Dobra, to wygląda na to, że to jest świątynia ziemi. Okej, nie spodziewałem się więcej żywiołaków. Dobra, no to próbujemy walczyć z nimi. Ty masz jeszcze jakieś magiczne pociski? Nie, to użyj swojej różdżki. Dobra, czy ja chcę rzucić jakieś zaklęcia? Mogę rzucić na ciebie korową skórę. Jak sobie życzysz. Niestety to była akcja całorundowa. A nie, zwykła akcja, dobra. To jeszcze możesz trochę się ruszyć. Oczywiście. Dobra. Mugo. Przydałyby nam się tutaj jakieś zwierzęce towarzysze. Dobra. Natychmiast. Tylko poza walką. No tak, mogę się tego spodziewać. Dobra, pokaż nam, co twój łuk jest w stanie zrobić przeciwko kamieniowi. O, co? 5 PW? Całkiem nieźle. Wrażenia porównywalne do magicznych pocisków. Dobra, barbarzyński szał. Jedziemy. Okej. Unrock, tak jak wcześniej. To nie jest twoja walka. Oczywiście. Dobra. Nie ruszaj się. Po prostu. Ty, Light. Odsuń się troszkę. Natychmiast. Powiedz nam, twoja kusza będzie miała szansę. Dobra, Elmo musi popracować nad swoją zwinnością psa. Dobra. A nie, krytyk wszedł. Coś jeszcze tutaj mamy? To wygląda, jakby to były główne drzwi. Na razie nie chcę z nimi nic kombinować.
Dobra. Natychmiast. 15 PW. Natychmiast. Jeszcze trochę Funrock. No i dobra. Pytanie. Oczywiście. Właśnie, co to jest? Tak jest. Light. Ołtarz. I nic w nim nie ma. Myślałem się, że gdybyśmy chcieli to kombinować, to tutaj coś można złożyć w ofierze. Ale ponieważ jestem tutaj, żeby to oczyścić miejsce, a nie żeby z nim kombinować, to... Tak jest! Nie będziemy się zastanawiać. O, patrz! A ja dostaję tylko połowę. Magiczny pierścień, dobra. To jest chyba różdżka leczenia lekkich ran, bo już taką jedną mamy. Tak, będziemy musieli poidentyfikować te rzeczy. A różdżka identyfikacji nam się już skończyła. Nie, to nie jest. Może to jest różdżka identyfikacji? Już coś takiego widziałem, ale... za późno. Nie mam zapamiętanej identyfikacji u ciebie. Tak jest! Dobra. Fajne, no magiczne rzeczy. Co jeszcze tutaj mamy? Jak rozkażesz. Złoto, 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 złoto. Ładnie, ładnie. Jak rozkażesz. Kolejny krok na drodze do spokojnego żywota. Po prostu Morgenstern. Gdzie Funrock, że nic nie już... Nie, z jakiegoś powodu Funrock już stwierdził, że nie będzie nam kradł rzeczy z kufry. Ruszam. Tylko zadowala się złotem. Gruba skórzana zbroja KP plus 3. Śmieć. Dobra. Natychmiast. Zobaczmy jeszcze. Tak jest. Ich. Zwykły miedziany pierścień. Light ty dostaje, będziesz dostawał teraz błyskotki. Te napierśniki są warte 130 sztuk złota każdy. Dobrze. Dobrze. Ale... na razie nie będę się nimi bawił. Są bardzo ciężkie. Może ewentualnie kiedyś tu wrócę i tylko po to, żeby je sprzedać. Ruszam. Tak jest. No dobra. To by było na tyle. Zobaczmy jeszcze, czy możemy te drzwi otworzyć. Zablokowane magią. Okej. Możliwe, że trzeba tu jakiś odpowiednią ofiarę złożyć na ołtarzu. Może wtedy by się otworzyło. Nie mam pojęcia. Mało mnie to interesuje. Znaczy, jeżeli tam jest coś do zabicia, do ograbienia, to jak najbardziej by mnie interesowało, ale... jeżeli nie, to nie. Anti w postaci niedźwiedzia troszkę się opóźnia. Te też wyglądają ciekawie drzwi. Ale nic tu nie ma, tak? Oczywiście! Nie. Dobra, gdzieś tu już mieliśmy zejście na niższy poziom. Tylko nie pamiętam gdzie. Tutaj jest wejście z powrotem. Tutaj. Dobra. W tej grze przed wyruszeniem w drogę chyba nie trzeba zebrać drużyny. Więc chyba jak tam jedna z postaci dotrze, to... to będzie mogło aktywować drzwi. No a poza tym... dobra, pierwszy poziom... uważam za oczyszczony z plugastwa. Możemy się ruszać dalej. Czy z tego co czytałem, dalsze poziomy są... trochę trudniejsze.
rzeczywiście ciekawsze rzeczy zaczynają się pojawiać. Jak rozkażesz. Jak póki co, to taką mamy troszkę przechadzkę w parku. Tu idziemy i masakrujemy wszystko na naszej drodze. Dobra. Elmo, co my tu mamy? Strażnik zakonu. Okej. Okay. Czemu nie nachodzisz? Tak. Ja nie wiem, co to za ludzie. Domyślam się, że chcemy ich zabić. Ale póki się na nas jeszcze nie rzucają, postarajmy się dowiedzieć, o co tu chodzi. Okej. Okay. Czego chcesz? Nikt nic z nami nie chce mówić. Dobra. I są jakieś ukryte drzwi? A są jeszcze jakieś ukryte drzwi, co? Dobra, nie mam pojęcia. O, jaka zasadzka, ciekawe, Minotaur. Ruszam. Mega prostej linii. Podejdź tutaj. Ruszam. Anti, dlaczego nie jesteś w postaci... Dobrze. Czego nie jesteś w postaci... niedźwiedzia. Cel zablokowany. Nie wiem, co to oznacza, że cel zablokowany, kiedy próbuję... Czy coś tu jeszcze się zamierza pojawić? Oczywiście. Dobra. Nie ruszaj się. Dobra. Lavos... Właśnie, on ma odporność na obrażenia. Ma chyba kamienną skórę na siebie rzuconą. Może dlatego wyglądał jak statua. Dlatego musimy mu zadać 50 punktów obrażeń, zanim w ogóle coś przez niego przejdzie. Gdybyśmy mieli rozproszenie magii zapamiętane, to może by to zadziałało. Będę musiał zapamiętać Lavosowi rozproszenie magii na przyszłość. Może na razie dać krąg ochrony przed złem. Uła. Nie zauważyłem, że jesteś natychmiast w zasięgu ataku. Sorry, Lavos. Natychmiast. Anti. Nie, ty jesteś nadal w zwierzęcej postaci, tylko po prostu źle się wyświetla. Okej, okay, super. Natychmiast. Dobra, Light. Nie. Po prostu krok pięciostopowy. Zrób. Ruszam. Ruszam. I tyle. Dobra. Jaką masz premię do ataku? Plus 7. Nie za dużo. Ruszam. Dobra, teraz ty. Krok pięciostopowy. Oczywiście. Dobra. I może dobra. W następnych turach go oflankujesz. Dobra. Odporność na obrażenia mu się skończyła, więc teraz będzie już utrzymywał obrażenia. Bardziej jak się skupimy wszystkie ataki nasze na nim. PW, całkiem sporo. Oczywiście. Oczywiście. Dobra.
następnej turze go zadźgasz. Dobra. Czy jeszcze będzie co zadźgać? Jak sobie życzysz. No i ładnie. Oczywiście. Nic nie znaleziono. Dobra. Trochę leczenia przydałoby się. Natychmiast. Dla Elmo. Oberwał minotaurową siekierą po łbie. Jak rozkażesz. Tak jest. 17 malachitów. Okej. Lightowi już się świecą oczka. Na samą myśl o tym. Jak rozkażesz. Liczna mikstura. To dla Lavosa. A propos ciebie, Lavos, drinknij sobie na zdrowie. No i dobra, ładnie, ładnie. Myślałem, że krąg ochrony przed złem będzie miał większy zasięg. Trochę mnie to zawiodło. Dobra. Więc tak, żebym nie zapomniał. Wywalę ten krąg ochrony przed złem. Wezmę rozproszenie magii na przyszłość. Bardziej, że chyba coraz więcej będziemy magicznych stworzeń i magów spotykać, więc rozproszenie magii to coś, co jak najbardziej się przyda. Dobra, mam jakieś sekretne drzwi. Dobra. Chyba tutaj jesteśmy w świątyni już powietrza. Idąc w ten sposób, może dojdziemy do głównej komnaty, tak jak wcześniej w świątyni ziemi. To jest zejście na trzeci poziom, ok. Ale tutaj. Nie, coś tutaj bzyczy. Jakby jakieś węże. Troll. Dzień dobry, panie trollu. Masz pan coś do powiedzenia? Nie? Okej. Okay. Przywódca troli. Pogadajmy z nim. Kto śmie zakłócać spokój wielkiego oblecznego herszta Ulgrista? To ja, Light. Wielki herszt oszczędzi. Wielki herszt oszczędzi twoje życie, jeśli zgodzisz się zapłacić mały okup. Nie zamierzam płacić żadnych okupów takim typkom jak ty. Odejdź, wielki obleczny herszt cię oszczędzi. Chcesz mnie oszczędzić? Wielki herszt nie jest głodny. Wielki herszt ma lepsze rzeczy do roboty. Idź sobie. Odejść? Dopiero się rozkręcam. Wydaje mi się, że trzeba dać ci małą lekcję. Wielki herszt nie ma czasu na bzdury. Wielki herszt pójdzie na układ. Wielki herszt da ci rubinowy naszyjnik, jeśli sobie pójdziesz. Dobrze, biorę naszyjnik i znikam. I wrócę jutro. Dobra, masz. A teraz idź sobie. Do widzenia. Życzę miłego dnia. Widzimy się jutro. Masz mieć kolejny rubinowy naszyjnik przygotowany. Czy coś to robi? Nie. Okej. Okay. Light? Fajnie, fajnie. Nie domyślałem się, że Light ma dobre zastraszanie. Ile ty masz zastraszania właściwie? Gdzie to jest zastraszanie? Momencik, to są małe literki, ciężko mi to przeczytać. Zastraszanie 6. Byłeś w stanie... Mając 6 zastraszania, byłeś w stanie zastraszyć trollowego kapitana, przywódcę. Okej, dużo na tym poziomie jest rzeczy, które nas nie atakują. Jak śmiesz nosić tu oznaczenia Świątyni Ognia? Zaraz zginiesz. Oter, atakuj. Dobry dzień, żeby zabić paskudnego trolla i bobołaka.
Dobra. Light jest w nieciekawej pozycji. Skupmy się może najpierw na tym bobołaku. Dobra, wygląda na to, że to może trochę zająć. Troll właściciel bobołak. Ciekawe, czy teraz wszystkie trolle się na nas rzucą. Trzeba będzie zobaczyć. A chyba się obrazili za to, że Lavos ma ładną szatę. Po prostu nie podoba im się, że lepiej wygląda od nich. Dobra, zaszarżuj tego bobołaka, żeby zablokować mu możliwość zaatakowania Lighta. Ty Light się trochę cofnij. I co, możesz coś zrobić ciekawego w sumie? Możesz spróbować ich wyślizgać. Okej, nie udało się. Miało zadziałać na trolla, a ominąć Elmo, więc te wskaźniki chyba trochę się tutaj mylą. Dobra, podejdź do niego, zablokujesz go. Uła, to bolało. Musimy się szybko zająć tym bobołakiem. Dobra, Sol, barbarzyński szał i szarża. Ruszam. A co do ciebie? Oczywiście. Aż zasztyletować trolla? Mógłbyś, jeśli był przydatny. Dobra, kwasowa strzała na trolla, powinno zadziałać. Dobra, dalej. Dobrze. Na bobołaka. Dobra, Elmo, jesteś w stanie go zadźgać? Dobra. Ładnie. Light. Tak jest. Elmo potrzebuje leczenia. Uła. Nie przemyślałem tego. Dobra, Anti. Natychmiast. 17 obrażeń, ładnie. Soul. Dobrze. Ładnie. Jesteś w stanie go zadźgać? Oczywiście. Nie do końca. No, chyba dużo obrażeń, co? Użyj swojej różdżki na nim. Nie zagrażające życiu. Magia nawet mu nie zagraża życiu. Z boską wolą. Dobra. Dobra, Elmo. Chude gra. Tak jest. Dobrze. Dobra. A jak widzicie, żadna regeneracja, odporność na obrażenia nie ma znaczenia, jeżeli podejdziesz i obetniesz komuś głowę. Jak rozkażesz? Śmiał przy sobie? Jak rozkażesz? O, dużo złota. Trolle to bogaci jak goście. Rozkażesz? A bobołak nic nie miał. Mam jeszcze jakieś leczenie? Light, tak leczenie jest? Małe dla Elmo. Dobra, jesteśmy mniej więcej dobry. Dobra, zmęczenie. Zgodnie z zasadami zmęczenie powinno trwać tylko do końca walki. Więc nie działa to tak jak powinno. Dobra, cofnijmy się tam, zobaczymy czy tamcie trolle się teraz na nas obrażą. Chyba nie. Albo i tak. Dobra. Gdzie Mugox, jesteś tutaj. Do usług. Cel zablokowany. Niedobrze.
Dobra, zajmijmy obronne pozycje. Ty, zaśpiewaj nam. Tak jest. Lavos, podejdź tutaj bliżej. Natychmiast. Może nawet załapiesz ludzi na swój krąg ochrony przed złem. Ciekawe, czy ściągnie przywódcę. Mam nadzieję, że nie. Anti. Może nie. Po prostu tak zaatakuj jest. Go. Samo reszta. Dobra. Przedzieranie się? Tak. Elmo chyba ma przedzieranie się z łowcy. Więc dobrze jest nim prowokować ataki okazjonalne. Wtedy zużyje ktoś atak okazjonalny na Elmo. Jak rozkażesz. I reszta nie musi się już tym przejmować. Rafunrok bezużyteczny. Oczywiście. Obserwuj, zobacz jak to robią profesjonaliści. Oczywiście. Ralavos. Chyba nie będziemy marnować czarów. Elmo, obrywa. Jak sobie życzysz. Dobra. Jak sobie życzysz. Dobra, Mugo już skończył. Skończył mu się tryb. Skończył mu się tryb masakratora. Bez draśnięcia. 20 obrażeń bez draśnięcia. Okej, okay, musimy trochę przyspieszyć. Dobrze. Z mordowaniem tego gościa. Czy ty możesz mu coś zrobić? Uruchomienie osoby chyba nie zadziała na niego. Dobrze. A oszołomienie? Bo pewnie dużą wytrzymałość, więc oszołomienie pewnie raczej nie zadziała. Natychmiast. Okej, z jakiegoś powodu nic się nie stało. Dobra, kwasowa strzała. Dobra, Elmo utracił przytomność. Ale jeszcze żyje. Dobra, na razie go zostawmy. Oczywiście. O nie, Elmo nie żyje. Niedobrze, niedobrze. Z powodu utraty krwi. Mogłem go w sumie uleczyć. Dobra. W każdym razie będę musiał wczytać zapis, bo nie zamierzam się teraz cofać do świątyni najbliższej i tego wszystkiego odczarowywać. Znaczy ten, no. Domyślam się, że Elmo może stracić teraz przedmioty i teraz to wszystko nosić i płacić 2000 sztuk złota, nie zamierzam tego robić. Więc czytam najbliższy zapis i mniej więcej widzimy się w podobnym miejscu. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.